Pił ojciec. Bałam się go. Matka też się bała. Najpierw pilnowała, żeby nie było awantur, a później, by nikt nie wiedział, że są. Na początku była ofiarą, później stała się katem. Starałam się zgadywać, czego ode mnie oczekuje. Nigdy się nie udało i zawsze mówiła, że to jest moja wina. Ona nie piła. Nigdy. Zdaniem nauczycieli, sąsiadów była troskliwa, kochająca, dbała o dom, zdrowa matka, miód. Ale w domu była jak żandarm na straży zadowolenia ojca. Żadnych reguł i wymagań. Tak pomagała mu pić. Nigdy nie powiedziała dość. Wydawało się jej, że kontroluje sytuację, a wszystko się waliło. Ona pozorowała normalność. Ojciec poszedł na terapię. Miała z nim chodzić, ale uznała, że nie ma powodu. Przecież ja nie piję. A ja myślę, że bała się prawdy o swojej bezczynności i bezradności. Bała się upadku mitu o swoim poświęceniu i bohaterstwie. Ojciec szybko wrócił do picia. I w domu znów były dwa żywioły. Alkohol i matka. Ona była uzależniona. Od jego picia i swojego poświęcenia. Mistrzyni świata w stwarzaniu pozorów i zaprzeczaniu. Ojciec umarł, a ona nadal tak żyje. Jakby miał zaraz stanąć w drzwiach i znowu otworzyć piekło. Mogła ocalić nas wszystkich, ale tego nie zrobiła. Ma żal o tę moją terapię, że opowiadam, jak było w domu. A ja przecież mówię o tym, co wyniosłam z domu. W moich lękach, niepewności. Dzieciństwie zabitym samotnością, bólem. Brakiem zainteresowania i miłości. Na swój sposób ją kocham. Ale i trochę nienawidzę. Zero litości dla osób nie stosujących się do obowiązkowego noszenia osłon ust i nosa zapowiedział rząd kilka dni temu. Policja od soboty egzekwuje noszenie masek. Od pierwszego dnia objęcia Suwałk czerwoną strefą wykroczenie stwierdzono ponad stukrotnie. Do środy 49 osób zostało ukaranych mandatami. W przypadku kolejnych 42 osób wystarczające okazało się pouczenie. Wymagana osłona pojawiła się na twarzy już w trakcie kontaktu z mundurowymi. Byli jednak i tacy, którzy odmówili zarówno osłonięcia ust i nosa, jak i przyjęcia mandatów. W tych przypadkach skierowane zostaną wnioski o ukaranie do sądu, informuje podinspektor Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Zdaje się, że konsekwencja policji zaczyna przynosić efekty, ponieważ we wtorek na terenie suwalskiej czerwonej strefy policjanci spotkali tylko 11 osób bez osłon. 9 z nich musi zapłacić mandat. 2 osoby dostały tylko pouczanie.